Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie śniadanie. Pyszne i bardzo zróżnicowane. Będą to kanapki czy sandwicze. No powiedzmy kanapki, ale to będą niesamowite kanapki. Będzie dużo różności i wszystko przygrillujemy. Dobrze by było, jakby ktoś, kto by chciał to robić, zaopatrzył się właśnie w takiego grilla, w stację grillową. Zobaczcie, sobie zrobiłem na desce, żeby mi się to wszystko nie powywracało. Bo to będzie bardzo chrupiące i będzie podawane na ciepło, chociaż na zimno również będzie dobrze smakowało. Zobaczcie, tutaj mam takie bułki, bo takie uwielbiam, ale to można zrobić ze zwykłymi bułkami lub zwykłym chlebem tostowym lub jakimkolwiek innym pieczywem, które można po prostu przygrillować. Dobrze, a więc zaczynamy, bo szkoda przedłużać, bo nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł taką chrupiącą, pyszną kanapeczkę spróbować. Dobra, najpierw zrobimy w stylu włoskim. Jak mi się uda prosto przekroić, to będzie cud. A bułka za gruba nie jest, więc nie będzie tować jak z kosza. No, powiedzmy, że jest prosto. Smarujemy najpierw pesto. Jak pesto zrobić, to odeślę was do filmiku z makaronami. Tam właśnie robiłem pesto. Tu mi szkoda było czasu, żeby wam pokazywać, mielić i tak dalej. Dobra, teraz wędliny. Prawdziwą włoską mortadella. Zobaczcie, nie ma nic wspólnego z tą, co jedliśmy za komuny. Kładziemy na bogato, bo to ma być porządna kanapka. Teraz trochę salami. Oczywiście szynka parmeńska, bo jakby inaczej. No i zielenina przede wszystkim. Tutaj mam trochę rukoli. Przykrywam. I podgrzewam. I kanapka gotowa. Uwaga, bo jest bardzo gorąca. I bardzo chrupiąca. Dobra. Kroimy i próbujemy. Słyszycie? Dobre pieczywo, pół sukcesu. O, i tak to wygląda. Kolejna kanapka będzie z pieczonym kurczakiem. Zobaczcie, mam tutaj kilka piersi. Zostało mi z obiadu od wczoraj. Więc je oczywiście wykorzystam do kanapki. Tu smarujemy majonezem. Do kurczaka fajnie by było dać świeżej mozzarelli. Tu będzie pasował idealnie jeszcze pomidor. No i musi coś być lekko kwaśnego. Damy kilka korniszonków. No i oczywiście jakieś zieleniny. Kolejna odsłona mojej kanapki jest gotowa. Ach, po prostu obłęd, widzicie? Ja wiem, że większość już czeka na ten moment. I zobaczmy. Tak wygląda w środku.
Kolejna odsłona to będzie tuńczyk. Tuńczyk. Jeszcze raz tuńczyk taki pyszny z jajcem. Dobra. A więc zaczynamy. Tuńczyk uwielbia majonez, więc zrobimy w ten sposób. Zobaczcie, mam tutaj trochę tuńczyka, wrzucę dwie łyżki majonezu i wymieszam. Wrzucę trochę soli i pieprzu. Teraz jajko. Jajko oczywiście ugotowane na twardo. Do tuńczyka przydałoby się awokado. Gdzieś tu ja miałem. Jest. Proszę. Dodamy troszkę czerwonej cebuli. Ho, ho, ho. To jest dla tych, co lubią trochę fit. Och, jak chrupie. Czyż to nieobłędnie wygląda? Dobra, odkładamy tuńczyka i robimy ostatnią już dzisiaj wersję mojej kanapki. Smaruję musztardą, bo teraz pomieszamy wszystkie style. Musztarda Dijon, pikantna. I teraz tak. Kładziemy dwa plastry sera. Tu i kładziemy wędliny. Damy mortadelle, damy jakąś, nie wiem co to jest, schab parzony, salami też damy, trochę suszonych pomidorów, kilka czarnych oliwek, tylko je trochę przekroję. Niech będzie na bogato. I na górę trochę kurczaka jeszcze kroję. Żeby nie było, że jest za bardzo fit. I grzejemy. No i ostatnia moja kanapka jest już gotowa. Można robić tego mnóstwo wariacji. Dosłownie przekładać tak, czy śmak. Ważne, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Trochę sera i przygrillujmy, bo wtedy to jest ciepłe, to jest chrupiące, a ser taki lekko ciągniący, co po prostu uwielbiam. Tak wygląda w środku. Że chrupie, nie muszę mówić. Że obłędnie smakuje, to już wiecie. Wow. Jest pikantna. Jest lekko słona. Świeża, chrupiąca i pyszna. A ja już się dzisiaj z wami żegnam. I zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.